Na przykładzie ulicy Błaszka chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają ścieżki rowerowe przygotowane przez prezydenta Ryszarda Brejzę. Po pierwsze, tak wyglądają, czyli ścieżka rowerowa jest przygotowana między innymi na starym, nierównym chodniku. No ale cóż, chwała Bogu, że w ogóle jest, bo przynajmniej w miarę bezpiecznie można przyjechać od Alei Niepodległości do szkoły i oczywiście dalej w stronę ulicy Kiełbasiewicza. Tylko że jak już dojedziemy rowerem do szkoły i pojedziemy kawałek dalej w stronę ulicy Kiełbasiewicza po tej nierównej frezowanej kostce, to napotyka nas koniec drogi dla rowerów, czyli w stronę ulicy Wojska Polskiego trzeba już zjechać na jezdnię. To po co właściwie jest cały ten odcinek drogi dla rowerów? Skoro tu musimy już zejść z rowera i albo go dalej pchać chodnikiem, albo pojechać jezdnią. A przecież ten chodnik, ta powierzchnia z kostki nie różni się niczym. No, szeroka jest taka sama jak, nawet szersza niż ta ścieżka dla rowerów od Kiełbasiewicza do Alei Niepodległości. Rozumie ktoś coś? Przecież tu wystarczy postawić dwa znaki. Jeden z tej strony, drugi z tamtej. O! Takie same jak tutaj. Ja tego nie rozumiem. Znaczy nie, rozumiem, bo tak właśnie wygląda całe miasto rządzone przez prezydenta Ryszarda Brejzę.